Nie widzę powodu, dlaczego benzyna w Polsce nie miałaby być po 3 zł. Myślę, że to jest absolutnie wykonalne. A taka wojna niczym dobrym się dla Polski nie skończy, bo Polska jest po prostu do żadnej wojny nieprzygotowana. Nie mamy ani rezerw, ani sprzętu, bo spora część sprzętu poszła już na Ukrainę. Największe zabezpieczenie suwerenności, bo jeżeli w Polsce będzie nie tylko kapitał amerykański, ale także kapitał chiński, niemiecki, francuski, rosyjski, turecki, to żadne z tych państw nie będzie miało interesu w tym, aby tutaj była wojna. Patrzmy na grupę BRICS, spójrzmy na tę alternatywę, na integrujące się globalne południe, na grupę Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. Czy rzeczywiście one nie mają nic do zaoferowania? Nam zależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Leszek Sykulski, nauczyciel akademicki, geopolityk, prezes Polskiego Towarzystwa Geostrategicznego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Leszku, wiem, że wokół pana postaci jest sporo kontrowersji. Z jednej strony całkiem sporo osób zarzuca panu na przykład agenturalność, z drugiej jednak pan pełni w państwie polskim całkiem sporo ważnych funkcji, chyba tak to mogę ująć. Gdyby mógł pan przedstawić się naszym widzom, czym konkretnie zajmuje się pan w państwie polskim, w organach państwa polskiego? Czy zajmuje? Ja myślę, że dzisiaj każdemu, kto nie zgadza się z linią władzy, z narracją obowiązującą, bardzo chętnie przyczepia się łatkę agenta, czy inne tego typu właśnie określenia, próbuje się etykietować w taki sposób. Natomiast jeżeli ktokolwiek posiada takie informacje, to powinien zgłosić to takie doniesienie do organów ścigania. Gdyby tak rzeczywiście było, to nie pełniłbym takich funkcji jak funkcja biegłego sądowego od 5 lat przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie. Funkcja biegłego sądowego do spraw bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego, czy wcześniej jeszcze członek Komisji Weryfikacyjnej do spraw Wojskowych Służb Informacyjnych przy Kancelarii z nominacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy też analityk w Zespole Analiz Bieżących w Kancelarii Prezydenta RP i tak dalej, i tak dalej. Także dostęp do informacji niejawnych miałem wielokrotnie, nie tylko w organach państwowych, czy w administracji państwowej, ale także chociażby jako rezerwista, jako oficer rezerwy na wielu ćwiczeniach, także dostęp do klauzuli ściśle tajne. Tak jak mówię, w sposób nieprzerwany od 5 lat jestem biegłym sądowym i orzekam, znaczy wydaję opinie w sprawach, które prowadzi na przykład Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy w których stroną jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdyby był jakikolwiek cień realnego podejrzenia co do, no nazwijmy to, jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem moich, po prostu nie mógłbym pełnić tej funkcji zaufania publicznego, tym bardziej, że zarówno policjanci z Komendy Głównej Policji, jak i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przywozili mi akta do domu w ciągu tych ostatnich 5 lat, więc to jakby oczywista sprawa, że nie mogłoby tak być. Natomiast także prezydent Andrzej Duda odznaczył mnie Brązowym Krzyżem Zasługi. To jest odznaczenie państwowe, a wcześniej jeszcze obecny rząd odznaczył mnie medalem Pro Patria. To które z pana tez geostrategicznych, geopolitycznych, politycznych sprawiają, że tak wiele osób nie zgadza się z tym, co pan mówi i rzuca takimi oskarżeniami? No myślę, że najczęściej zasada zero wrogów wśród sąsiadów i takie moje podejście, że należy prowadzić interesy gospodarcze ze wszystkimi, interesy handlowe ze wszystkimi naszymi sąsiadami, odrzucać wszelkiego rodzaju sentymenty historyczne, odrzucać emocje, a koncentrować się na kwestiach gospodarczych, wykorzystywać nasze położenie geograficzne, które jest świetnym położeniem na osi wschód-zachód, północ-południe, wkomponowywać Polskę w koncepcję nowego jedwabnego szlaku, w koncepcję nowego bursztynowego szlaku, rozwijać, tworzyć z Polski jeden wielki hub logistyczny, gospodarczy. To jest idea wakaryzmu, czyli takiej doktryny w polityce zagranicznej, która mówi o tym, że powinniśmy się koncentrować na budowie mocarstwa gospodarczego, a nie na jakimś pod tytułem Międzymorze, Trójmorze, czy tworzenie jakiegoś tam mocarstwa polityczno-militarnego, bo na to Polska nie ma dzisiaj realnie szans, patrząc na nasze całe uwarunkowania geopolityczne i na
nasz nikły potencjał gospodarczy. Powinniśmy przede wszystkim budować potencjał gospodarczy, wykorzystując nasze położenie geograficzne. Natomiast doskonale wiemy, że władze w Warszawie już od roku właściwie 1999, czyli po przystąpieniu Polski do NATO, prowadzą niezwykle agresywną politykę wschodnią, politykę ingerowania wewnętrzne sprawy, na przykład Białorusi. I to jest w mojej ocenie polityka błędna. To jest polityka, która nam zamyka drogę do bycia mocarstwem gospodarczym. To jest droga, która nam zamyka perspektywę w ogóle uczestnictwa w nowym jedwabnym szlaku. I zresztą widzimy to po decyzjach ostatnich lat, chociażby po wyeliminowaniu tej perspektywy budowy wielkiego hubu pod Łodzią. Obecny rząd nie jest tym zainteresowany, no bo nie są zainteresowani w tym Amerykanie. Ja jestem wielkim krytykiem podporządkowywania Polski pod interesy obcych mocarstw, zwłaszcza po roku 1999 pod interesy Stanów Zjednoczonych. Uważam, że polska polityka zagraniczna dzisiaj jest funkcją strategii Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o politykę zagraniczną i politykę bezpieczeństwa. Jestem tego krytykiem i zdaję sobie sprawę, że to musi budzić sprzeciw, podobnie jak mój sprzeciw wobec łamania konstytucji, a konkretnie tego, co się wydarzyło w latach 2003-2005, czyli budowy tajnego więzienia CIA na terenie jednostki wojskowej w Starych Kiejkutach. Mówię o ośrodku kształcenia kadr wywiadu. To było złamanie konstytucji. Zresztą człowiek, który doprowadził do przyjęcia tej konstytucji, później ją złamał. Mówię o byłym prezydencie Aleksandrze Kwaśniewskim. To jest coś, co jest absolutnie niedopuszczalne w państwie demokratycznym, że dochodzi do torturowania ludzi, do przetrzymywania ludzi bez wyroku sądu i wszystko to się to odbywa, że tak powiem, przy walnym udziale funkcjonariuszy obcych służb specjalnych. To tak się nie zachowuje suwerenne państwo. Ja jestem i zresztą moi zwolennicy jesteśmy absolutnie przeciwni podporządkowywaniu Polski interesom Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy przeciwni polityce jednowektorowej, czyli opieraniu naszego bezpieczeństwa tylko i wyłącznie na gwarancjach jednego mocarstwa. Wiemy doskonale z historii, jak się to kończyło. Jesteśmy zwolennikami polityki wielowektorowej, czyli polityki opartej na, można powiedzieć, na takiej strategii, która będzie wykorzystywała czy maksymalizowała nasze położenie geograficzne. Czyli handlujemy, wymieniamy się gospodarczo ze wszystkimi, z którymi mamy po prostu taki interes. Zasada zero wrogów wśród sąsiadów mówi o tym, że powinniśmy normalizować relacje ze wszystkimi sąsiadami, unikając niepotrzebnych antagonizmów, koncentrując się na kwestiach handlowych. Jesteśmy w stanie handlować, wymieniać się gospodarczo ze wszystkimi naszymi sąsiadami, a także nie tylko z naszymi sąsiadami. Nie widzę powodu, dla którego Polska nie miałaby handlować z Iranem, z Turcją, czy z Chińską Republiką Ludową, czy szerzej jeszcze z grupą BRICS na przykład, która jest dzisiaj realną odpowiedzią dla grupy G7 i jest, no, można powiedzieć, bardzo poważną konkurencją. Świetnie, że zahaczył Pan o tematy gospodarcze, bo to właśnie gospodarka, biznes czy inwestycje najbardziej interesują naszych widzów. I tutaj, tak niejako w kontrze do tego, co Pan mówił, wydaje mi się, że funkcjonuje jeden podstawowy kontrargument. To znaczy, że pieniądze, perspektywy, rozwój i taka cywilizacja gospodarcza to jest na Zachodzie, a nie na Wschodzie. Wschód nie ma nam nic do zaoferowania, a w szczególności Rosja nie ma nam nic do zaoferowania. Jakby Pan na to odpowiedział? No to jest oczywiście absurd. Patrzmy na grupę BRICS, spójrzmy na tę alternatywę, na integrujące się globalne południe, na grupę Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. Czy rzeczywiście one nie mają nic do zaoferowania? Spójrzmy na potencjał demograficzny, na potencjał gospodarczy, technologiczny tych państw i zobaczymy wtedy, że jest to potencjał o wiele większy niż grupa G7. Jeśli przyjrzymy się temu, co ruszyło 1 stycznia 2022 roku, a mianowicie RCEP albo RCEP, czytając z angielska, czyli regionalne kompleksowa współpraca gospodarcza, największa strefa wolnego handlu w historii świata, to jest coś, co uruchomiły Chiny, nie Stany Zjednoczone. Jeżeli chodzi o Rosję, to oczywiście poza tanimi surowcami, które są absolutnie niebagatelne w dzisiejszych czasach. Rosja ma swoje technologie, chociażby takie jak technologie kosmiczne, którymi handluje, które eksportuje. Widzimy, z jakimi wielkimi trudami w Polsce rozwija się sektor kosmiczny, zwłaszcza ta ostatnia nieudana próba tych wyniesienia w przestrzeń okołoziemską satelit firmy Satref. No, jasno pokazuje, że z tym Polska ma ogromny problem, a przemysł kosmiczny jest jednym z tych przemysłów przyszłości.
przyszłości. Rosja ma wiele sektorów technologicznych, którymi handluje, i eksport technologii rosyjskich odbywa się i do Chin, i do Indii, i nie widzę powodu, dla którego Polska nie miałaby handlować z Rosją. To nie jest tylko, jak mówię, kwestia tanich surowców energetycznych, ale patrząc na dzisiejszy kryzys na rynku energetycznym, nie widzę powodu, dlaczego benzyna w Polsce nie miałaby być po 3 zł. Myślę, że to jest absolutnie wykonalne i dobre relacje z Rosją mogłyby zapewnić benzynę po 3-4 zł maksimum. Myślę, że bez żadnego problemu, co oczywiście przełożyłoby się i na kwestie i inflacji, i na kwestie jakby cen żywności, i kwestie cen usług. Oczywiście obniżyłyby się te ceny, więc to jest coś, z czego powinniśmy po prostu korzystać, a nie kierować się jakimiś dziwnymi antagonizmami. Pamiętajmy, że relacje polsko-niemieckie są nie mniej trudne niż relacje polsko-rosyjskie, a mimo to Niemcy są dzisiaj pierwszym partnerem handlowym Polski. I to jeśli chodzi o import, jeśli chodzi o eksport. Patrząc na grupę BRICS, widzimy, jak te gospodarki rozwijające się, jaka dynamika jest tych gospodarek, jaką wielką alternatywę dzisiaj tworzą dla systemu z Bretton Woods. Zresztą ten system z Bretton Woods się sypie, i zresztą zapoczątkowany w 1944 roku, już od 2008 roku to jest jego schyłek, a wojna na Ukrainie tylko to przyspiesza. Przyspiesza odejście od można powiedzieć, tej dominacji dolara w rozliczeniach handlu międzynarodowego. I myślę, że samo wyłączenie Rosji ze SWIFT i to, jak Rosja dobrze przygotowana była do tego odłączenia od systemu SWIFT, od tego, jak Chiny się dobrze przygotowują i jak tworzą chociażby system CIPC i dzisiaj także oczywiście rozwijane CBDC, czyli waluta cyfrowa banku centralnego, chociażby cyfrowy yuan, suwerenizacja internetu. Proszę zobaczyć, jak dobrze Runet, czyli rosyjskojęzyczny internet, był dobrze przygotowany do tego typu sankcji. Przecież to się nie stało z dnia na dzień. To nie jest tak, że Putin oszalał i 24 lutego kazał uderzyć nową przeprowadzić nową ofensywę, tak? No bo wojna toczy się od lutego 2014 roku. Wojna rosyjsko-ukraińska. No nie, jakby te państwa były do tego doskonale przygotowane. To jest znacznie głębszy proces. Ten proces polega na tym, na zdmuchnięciu monopolu Stanów Zjednoczonych z różnych pól, powiedziałbym, współpracy międzynarodowej i z jakby tej obszaru politycznego i z obszaru gospodarczego, zniszczenie systemu z Bretton Woods, ostateczne tak naprawdę wyeliminowanie systemu z Bretton Woods. To jest cel tej wojny na Ukrainie dzisiaj. To trzeba o tym jasno powiedzieć. Niektórzy zwracają uwagę, że nam w tym świecie zachodnim jest po prostu dobrze. Ja wiem, że mamy powody do narzekania w Polsce, jeśli chodzi o poziom rozwoju ekonomicznego. Wciąż mamy te powody, natomiast jakby na to nie patrzeć, przez ostatnie 30 lat Polska była jednym z najszybciej rozwijających się państw na świecie. I niektórzy mówią właśnie, to po prostu działa, po co to zmieniać? Tak, no ale wie pan, ja nie mówię, że porzućmy Zachód, wyjdźmy z Unii Europejskiej, wyjdźmy z NATO i pójdźmy, nie wiem, do globalnej inicjatywy bezpieczeństwa chińskiej albo do ODKB rosyjskiego. No, to wie pan, rzeczywistość nie jest czarno-biała i to nie jest tak, że mamy tylko dwie opcje. Nie widzę powodu, dla którego Polska miałaby dzisiaj występować z NATO czy z Unii Europejskiej. Natomiast nie widzę powodu, dla którego Polska miałaby dzisiaj popierać federalizację Unii Europejskiej czy angażowanie się we wszystkich wojnach czy we wszystkich agresjach amerykańskich na świecie, czy w ogóle w agresjach amerykańskich na świecie. No musimy rozróżniać pewne rzeczy i niuansować pewne sprawy. Owszem, Polska się rozwija, natomiast to, że się Polska rozwija gospodarczo po roku 1989, jest wynikiem nie tylko tego, że Polska należy do Unii Europejskiej czy do NATO, no bo to nie jest tak, że po transformacji ustrojowej w 1989 roku nagle staliśmy się członkiem wspólnoty euroatlantyckiej. No nie. Tak nie było i zresztą ta debata nad tym, czy Polska powinna być przyjęta do NATO, całkiem była bardzo, ale to bardzo burzliwa i w Stanach Zjednoczonych nie wszystkie siły optowały za tym. Oczywiście jakby administracja Clintona miała tutaj bardzo istotny punkt, że tak powiem, strategiczny w tym zakresie. Natomiast no, faktem jest, że polska przedsiębiorczość, że okres pokoju, że okres pozimnowojenny, czyli okres pewnego
pewnej pauzy strategicznej wpływał na to. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że angażowanie się Polski po stronie różnego rodzaju wojen hegemonicznych Stanów Zjednoczonych, przystąpienie Polski do NATO, czyli zaraz po bombardowaniu Jugosławii, udział w inwazji na Irak, na Afganistan, to nie są rzeczy, które Polsce dały jakąkolwiek korzyść gospodarczą, jakąkolwiek korzyść militarną, jakąkolwiek korzyść polityczną. Co więcej, jeszcze bardziej nas podporządkowały pod interesy Stanów Zjednoczonych i niestety dzisiaj jest tak, że jest coś za coś. Owszem, mamy takie poczucie, że Stany Zjednoczone, czy Polacy mają, obywatele polscy mają być może takie poczucie, że Stany Zjednoczone mają jakiś parasol nad Polską, ale musimy sobie zdawać sprawę, że w tym świecie nie ma nic za darmo. Nie ma darmowych obiadów i nie ma darmowych parasoli. Stany Zjednoczone bardzo brutalnie realizują swoją strategię i Polska jest tylko i wyłącznie narzędziem. Polska jest junior partnerem, czy wasalem, jak mówił Zbigniew Brzeziński. I celem Polski jako narzędzia w rękach Stanów Zjednoczonych jest oddziaływanie na Niemcy i na Rosję. To, o czym pisał George Friedman, czy o czym mówił wielokrotnie, że Stanom Zjednoczonym potrzebny jest kordon sanitarny w tej części Europy, między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Czyli ta inicjatywa Trójmorza, zapoczątkowana w 2015 roku, tych 12 państw na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim i Bałtycko-Adriatyckim jest tego najlepszym właśnie dowodem. To ma być blok państw pod egidą Stanów Zjednoczonych, które mają oddziaływać i na Niemcy, i na Rosję. W przypadku Polski, jako że jest to największy kraj regionu, a przynajmniej na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim, najistotniejszy z tego punktu widzenia amerykańskiego, mamy być swego rodzaju zderzakiem strategicznym. I czy to jest dobre dla Polski? No moim zdaniem nie jest to dobre dla Polski, ponieważ przybliża nas do wojny z państwem związkowym Rosji i Białorusi, a taka wojna niczym dobrym się dla Polski nie skończy, bo Polska jest po prostu do żadnej wojny nieprzygotowana. Nie mamy ani rezerw, ani sprzętu, bo spora część sprzętu poszła już na Ukrainę. Nie mamy systemu szkolenia rezerw, mówię to jako oficer rezerwy Wojska Polskiego. Nie mamy systemu obrony cywilnej, to przyznała Najwyższa Izba Kontroli w dwóch raportach z 2012 i z 2019 roku. Nie mamy schronów, tylko 3% populacji może znaleźć miejsce w czymś, co można nazwać w ogóle schronem w Polsce. W związku z tym bycie zderzakiem strategicznym nie jest w naszym interesie. Natomiast co do Unii Europejskiej, to nie jest tak, że wszystko mamy za darmo i że to Unia Europejska nam coś dała, no bo przypomnę tylko, że Polska całkiem niemałą składkę do tej Unii Europejskiej corocznie wpłaca i to nie jest tak, że Unia Europejska buduje w Polsce jakieś drogi, czy buduje jakieś lotniska. To budują Polacy, to buduje polski kapitał ludzki. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dzisiaj Unia Europejska nie jest tym, czym była jeszcze 10 lat temu. Dzisiaj Unia Europejska wyraźnie już dryfuje, a właściwie nawet już podąża w stronę państwa federalnego. O tym mówi wprost umowa koalicyjna między SPD, FDP i Zielonymi w Niemczech i Olaf Scholz o tym dokładnie mówi. I wiemy, że ta perspektywa, czy chociażby traktat kwirynalski między Francją a Włochami bardzo wyraźnie zarysował tę perspektywę przekształcenia Unii Europejskiej z Europy ojczyzn w państwo o charakterze federacyjnym. No i teraz spójrzmy na całą także aksjologię, która się wiąże dzisiaj z byciem na tym zachodzie, czy z pogłębianiem tego trendu. Tak? No jeżeli spojrzymy na te trendy liberalne, czy demoliberalne, na multikulturalizm, już no, wprost, że tak powiem, stręczony Polakom, klimatyzm jako ideologia, absolutnie chora ideologia i z całą tą otoczką eliminowania samochodów z napędem spalinowym, z wszystkim na subskrypcję, na wynajem itd., itd. Wystarczy przysłuchać się temu, co na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos mówi chociażby Klaus Schwab o koncepcji wielkiego resetu na przykład, o kapitalizmie interesariuszy. Dalej idźmy, ideologia gender, agenda LGBT itd., itd. To jest dzisiaj Zachód, czy to są dzisiaj wartości Zachodu, które dostajemy w pakiecie, jeżeli chodzi o bycie częścią tego właśnie tego Zachodu. No, pytanie, gdzie jest tego granica? Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że perspektywa przyjęcia przez Polskę euro, czy perspektywa włączenia się Polski w państwo federalne europejskie będzie się wiązało z wyeliminowaniem naszej suwerenności kulturowej. Już widzimy podmywanie tych podstaw suwerenności kulturowej, a podstawą tej suwerenności kulturowej jest dziedzictwo cywilizacji łacińskiej. Nie mam co do tego także najmniejszych wątpliwości, że to, co dzisiaj nazywamy cywilizacją zachodnią,
To nie ma nic wspólnego z cywilizacją łacińską, gdzie takimi fundamentalnymi wartościami było pojęcie prawdy, wartość instytucja rodziny, pojęcie własności. No spójrzmy, jak to dzisiaj wygląda na uniwersytetach. Dominuje ideologia lewacka. Pojęcie prawdy zostało absolutnie wyeliminowane. Cały nurt postmodernistyczny. Wejdę panu w słowo, a czy to, co my rozumiemy pod pojęciem cywilizacji łacińskiej, znajdziemy teraz na wschodzie? W Moskwie, gdzieś w Mińsku? Chyba też nie bardzo. No nie, no to wiemy to z historii, z doktryny, przepraszam, nie z doktryny, z nauki o cywilizacjach Feliksa Konecznego, że Rosja to jest cywilizacja turańska, tak? Siedem cywilizacji. Ja zapytałem o to, bo wie pan, w ostatnich latach przebijał się taki argument, że Zachód gnije, a rozsądny konserwatyzm to Putin, Moskwa i Rosja. Co jeżeli przyjrzymy się głębiej temu, co tam się dzieje, to nie bardzo. No nie, oczywiście, że nie bardzo. Dlatego Polska powinna prowadzić politykę wielowektorową, to znaczy powinniśmy być wierni cywilizacji łacińskiej, być suwerenni kulturowo, być suwerenni w swojej polityce zagranicznej i prowadzić politykę wielowektorową, czyli obliczoną na współpracę z różnymi cywilizacjami. Nie tylko z jedną zachodnią, czy z jedną turańską, czy z jedną chińską, ale współpracować ze wszystkimi, gdzie nam to przynosi po prostu korzyść gospodarczą, ale stać mocno na straży, powiedziałbym, tego korzenia, jakim dla nas jest cywilizacja łacińska. Pojęcie prawdy, o którym powiedziałem, pojęcie instytucja rodziny, tak mocno dzisiaj sekowana i podważana, podmywana. Pojęcie własności. No zobaczmy, co dzisiaj się dzieje, jeśli chodzi o kwestie chociażby gotówki. Tak? Te wszystkie plany, które dzisiaj w Unii Europejskiej są bardzo mocno zaawansowane, jeśli chodzi o eliminowanie gotówki, eliminowanie pojazdów, tak jak powiedziałem, o napędzie spalinowym. Wszystko na subskrypcję, wszystko na wynajem. Wprowadzenie paszportów covidowych, wprowadzenie paszportów węglowych. Już o tym chociażby telewizja TF1 we Francji mówiła. Tak, dwie tony emisji CO2 na obywatela. No, to są pomysły absolutnie chore, absurdalne. Spójrzmy na reformę prawa telekomunikacyjnego w Polsce, na kwestię głębokiej inwigilacji dzisiaj, która będzie coraz większa, jeśli chodzi o wdrożenie dyrektyw Parlamentu Europejskiego. Ja pytam, jaka jest tego wszystkiego granica? No ja uważam, że jasna granica jest tam, gdzie jest wolność obywatela. Wolność obywatela, która jest absolutnie czymś niezbywalnym dla nas w cywilizacji łacińskiej, w filozofii personalistycznej. Wolność człowieka jest czymś, co absolutnie jest absolutną wartością, tak? Jest bardzo istotną wartością i nie powinniśmy rezygnować ani z gotówki, ani z naszych wartości. Tak jak mówię, to nie jest tak, że mamy zero-jedynkową sytuację, że mamy albo Zachód, albo Wschód do wyboru. Polska może być członkiem Unii Europejskiej, rozumiane jako Europa ojczyzn i może swobodnie handlować z Chinami, z Indiami, z Rosją, z Białorusią, z Iranem, ale wymaga to oczywiście pewnych zmian. To wymaga głębokich zmian tej doktryny polityki zagranicznej, która dzisiaj obowiązuje, bo ta doktryna jest oparta na głębokim sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jak to się zatem dzieje, skoro mamy tyle złego w tej Unii Europejskiej, że Polacy są jednocześnie chyba cały czas najbardziej prounijnym społeczeństwem w tej wspólnocie? No, ja myślę, że to wynika z... I to zdecydowanie. Tak, no ale to myślę, że jakbyśmy nawet zobaczyli na jakieś sondaże związane z postawą proamerykańską, to myślę, że ona jest całkiem spora. Myślę, że wynika to jeszcze z czasów PRL-u i myślę, że to jest taki cały czas taki syndrom, który w Polsce, w Polakach rzeczywiście pokutuje, że nie czujemy się, że Polacy nie czują się tak mocno za Zachodem, że byli tak długo na Wschodzie, że chcą, tak pragną być na tym Zachodzie, pragną tej akceptacji, tego, żeby nas ktoś pochwalił z Zachodu. Ten syndrom takiego niedowartościowania w Polakach jest bardzo mocny. On jeszcze sięga czasów zaborów i myślę, że w PRL-u oczywiście też było to bardzo silne, że wszyscy chcieli być na Zachodzie, żyć tak jak na Zachodzie. Natomiast okazuje się, że dzisiaj ten Zachód, który jest, wcale nie przypomina tego, który był jeszcze w latach 80. czy 90. Spójrzmy dzisiaj na kwestie multikulturalizmu na zachodzie Europy. Spójrzmy na liczbę gwałtów, na liczbę przestępstw dokonywanych przez migrantów, czy to we Francji, czy w Niemczech, czy w krajach skandynawskich. Spójrzmy na poziom tak zwanej poprawności politycznej, czy tego, co na zachodzie jest określane mianem cancel culture, czyli kultury wykluczenia, tego, jak mocno wprowadzona została autocenzura i w ogóle cenzura
na uniwersytetach, czy w ogóle w środkach masowego przekazu na Zachodzie, to nie jest ten Zachód, za którym Polacy marzyli w latach 80. czy 90., którym się tak zachłysnęli jeszcze właśnie w latach 90. na początku tej drogi kapitalizmu. Natomiast myślę, że oczywiście konsumpcyjny styl życia, że pewne wygodnictwo jak najbardziej tutaj ma istotną rolę, tylko że pytanie, gdzie stawiać granice, tak? Bo to, że istnieje pewien konsumpcyjny model życia, to jest jedna sprawa, natomiast do czego to prowadzi? Dzisiaj widzimy, że prowadzi to wprost do cyfrowego totalitaryzmu. Dzisiaj to pójście na łatwiznę i to przyjmowanie takie bezkrytyczne tego modelu zachodniego wprost nas prowadzi do cyfrowego totalitaryzmu. Te wszystkie udogodnienia, które mamy mieć w postaci wyeliminowania gotówki na przykład, bo tak ma nam się lepiej żyć, czy będzie to bardziej higieniczne, jeśli chodzi o transakcje finansowe, to nic innego jak totalna kontrola już nawet nie państwa, ale ponadnarodowych korporacji. Ja sobie zdaję sprawę, że dzisiaj na przykład decyzja o tym, czy ktoś ma mieć potomstwo, czy nie, wcale nie jest motywowana finansowo, czy nie jest motywowana materialnie. Zresztą widać to po ostatnich badaniach, bo często mówi się tak, że dzisiaj młode Polki nie chcą rodzić dzieci, czy w ogóle rodziny, a często są to wolne związki, nie chcą mieć dzieci, no bo nie ma przedszkoli, bo prawda, nie ma tutaj odpowiednich warunków mieszkaniowych, czy finansowych, czy czegoś. To jest oczywiście nieprawda. To jest nieprawda. Jeśli spojrzymy na realne sondaże, na konkretne sondaże, to widzimy, że tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z wygodnictwem, z konsumpcyjnym stylem życia, z chęcią realizowania siebie, realizowania własnych zainteresowań i tak dalej, i tak dalej. Najwyższy przyrost naturalny jest w społeczeństwach najbiedniejszych, a nie tych najwyżej rozwiniętych. Tylko problem chyba w tym, że to dzieje się również na wschodzie. Chinki też nie chcą rodzić dzieci. Rosjanki, tak, zdaje się, też nie chcą. I trochę nie chcę wierzyć, że takie, no nie powiem porzucenie Zachodu, ale może trochę, tak jak pan mówi, zbalansowanie tych wpływów, trochę wschodu, trochę zachodu, sprawiłoby, że nagle Polska by nam się tutaj wewnętrznie zmieniła. Nie, to nie o to chodzi, żeby się Polska zmieniła wewnętrznie w zasadzie w sensie społecznym, czy żeby Polki chciały rodzić dzieci, bo to, że Chinki nie chcą dzisiaj rodzić dzieci, to nie jest też takie proste do wytłumaczenia. Owszem, ten standard życia w Chinach się niezwykle podniósł, natomiast też oczywiście polityka jednego dziecka bardzo mocno tam wpłynęła na to. Teraz ją zniesiono kilka lat temu i nic się nie zmieniło. Dalej nie chcą tych dzieci rodzić. Tak, dlatego że poziom, przeskok, jeśli chodzi o poziom życia, jest ogromny od czasów reform Deng Xiaopinga, czyli koniec lat 70. i jeszcze przystąpienie oczywiście Chin do Światowej Organizacji Handlu, czyli sam początek XXI wieku. No to jest absolutny przeskok. No Chiny stały się głównym beneficjentem globalizacji. Kilkaset milionów Chińczyków wyszło z ubóstwa. No to wie pan, to musiało też spowodować to, że zmniejszyła się ta dzietność. Gdyby dzisiaj w takie kraje jak Niger na przykład w Afryce pokonały taką drogę jak Chiny, czyli też tak wzbogaciły się, czy wyszły z ubóstwa, no to też ta dzietność drastycznie by się tam zmniejszyła. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Natomiast to balansowanie wpływów ma na celu przede wszystkim uniknięcie desuwerenizacji jako państwo narodowe. To, co dzisiaj nam zagraża, to jest desuwerenizacja. Ważne pytanie. Czy pan uważa, że nas na to stać? Czy to jest możliwe? Czy nie skończyłoby się to tak, że my, trochę porzucając Zachód na korzyść częściowego włączenia się również w struktury wschodnie, w ten handel, w różne takie rzeczy, interesy, czy to nie skończyłoby się tym, że Zachód pokiwałby palcem, zaraz by wycofywał inwestycje i zostalibyśmy finalnie z niczym albo po prostu ze znacznie niższymi perspektywami? No, spójrzmy na inwestycje chińskie w Hamburgu. To tak nie jest, że zostalibyśmy z niczym. Myślę, że grupa BRICS ma zdecydowanie dużo do zaoferowania i to nie jest tak, że dzisiaj Polska, suwerenizując swoją politykę, pozostałaby na lodzie. No spójrzmy na politykę Viktora Orbana. Czy ta polityka niewątpliwie wielowektorowa, na tyle, na ile oczywiście Węgry mogą sobie pozwolić na nią, czy dzisiaj przynosi Węgrom straty? No moim zdaniem nie. Węgry mają elektrownię jądrową w PAKS. Polska, przypomnę tylko, że od lat 80. nie jest w stanie wybudować jednej nawet elektrowni jądrowej. Polska
liczy ponad trzykrotnie więcej ludności, ma więcej trzykrotnie więcej ludności niż Węgry, a nie mamy nawet jednej elektrowni jądrowej. No to o czym my dzisiaj mówimy? Dzisiaj Węgrzy nie mają problemu, jeśli chodzi o gaz, nie mają problemu, jeśli chodzi o ropę, nie mają problemów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to znaczy nie czują się zagrożeni ze strony Rosji, ze strony Niemiec, prowadzą politykę niezwykle, powiedziałbym, taką wielowektorową, przyciągają bardzo duże inwestycje z Chin, prowadzą swoje bardzo dobre relacje z Turcją. W Unii Europejskiej oczywiście można powiedzieć, że na forum Parlamentu Europejskiego co jakiś czas są napiętnowane za taką czy inną politykę, no ale są członkiem Unii Europejskiej, są członkiem strefy Schengen, są członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli można, da się. 30 lat temu był tam wyższy poziom życia niż w Polsce, później Polska Węgrów przegoniła, Polacy Węgrów przegonili i cały czas jesteśmy wyżej. Dzisiaj lepiej żyje się w Polsce niż na Węgrzech. Dla wielu osób Węgry nie są żadnym przykładem. Tak, tylko wie pan, no, to jest kwestia subiektywna, to jest coś względnego, poziom życia. No, czym jest, tak samo jak kwestia samorealizacji, tak? Gdzie się można samorealizować lepiej. Ktoś powie, że w Polsce nie da się samorealizować. Tak, że większa swoboda jest na przykład w Holandii. A ktoś powie, że nie, że wręcz odwrotnie, że w Holandii na uczelni na przykład, ja mówię to jako nauczyciel akademicki, jest taki poziom cenzury, jest taki poziom poprawności politycznej, że w obszarze nauk społecznych czy nauk humanistycznych to w ogóle nie ma sensu tam jechać. Więc wie pan, pytanie, czego chcemy? Czy jakby poziomem, do którego dążymy, jest ta willa z basenem? Przykładowo, czy jest pewien sposób zadowolenia, pewien sposób bycia szczęśliwym, tak? No, ja też mam wielu znajomych na Węgrzech, którzy wcale nie uważają, że w Polsce się lepiej żyje. Wręcz odwrotnie, uważają, że w Polsce, jeśli chodzi o uczelnie na przykład, czy pewne środowiska, szeroko pojętą strefę medialną, jest o wiele, że tak powiem, mniejsza wolność słowa w Polsce niż na Węgrzech. Paradoksalnie, gdzie Orbanowi się zarzuca taki ciągotki w stronę autorytaryzmu, tak? Zresztą podobnie jak Kaczyńskiemu w Polsce. Ale wie pan, to pytanie, ja patrzę z punktu widzenia państwa. Jeżeli widzimy te zakusy na desuwerenizację państw narodowych, na podporządkowywanie interesów państw narodowych, nawet państw średniej wielkości, takich jak Polska, interesom wielkich mocarstw i widzimy tę próbę przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo o charakterze federacyjnym, gdzie mamy całą agendę wartości, które moim zdaniem są sprzeczne z naszą suwerennością kulturową, no to jest pytanie, jaki jest priorytet? Czy dla nas priorytetem jest ciepła woda w kranie, willa z basenem, wyjazd na ciepłe wakacje, czy do ciepłych krajów na wakacje, do Egiptu i tak dalej, i tak dalej. Wyjdę w słowo, tak, dla 90% społeczeństwa to jest priorytet. Ja bym nie mówił za 90% społeczeństwa. Naprawdę, nie mówiłbym. Natomiast pytanie, czy Polska jest tylko i wyłącznie własnością tego pokolenia? No bo jeżeli, i w ogóle pytanie, czym jest Polska dla nas i dla przyszłych pokoleń, to jest sztafeta pokoleń. Polska nie jest naszą własnością. My oczywiście jesteśmy w sztafecie pokoleń. Polska to jest znacznie coś więcej niż ciepła woda w kranie. Proszę mi wierzyć, jest cała masa Polaków, którzy jest w stanie umrzeć za Polskę, ale nie za ciepłą wodę w kranie. I tak jak depozytariuszami polskości w czasach, kiedy Polski nie było jako suwerennego czy niepodległego państwa, była garstka Polaków, bo nie można powiedzieć, że wszyscy Polacy, że kilkadziesiąt milionów Polaków walczyło o niepodległość, czy angażowało się w pracę organiczną, w pracę nad polskością. Nie, wręcz odwrotnie. Proszę zerknąć do podręczników historii. 6 sierpnia 1914 roku, kiedy pierwsza kompania kadrowa wyruszała z Krakowa, a następnie ten cały szlak bojowy, jak wchodziła do Kongresówki, wchodziła do Kielc, to zamykali okna przed nim, bo czekali na Rosjan. Cała masa mieszkańców ziem polskich była przyzwyczajona do życia pod zaborami. No bo właśnie, bo pewna stabilność, bo pewien poziom dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. Ale była część tych Polaków, dla których Polska zaczęła coś więcej niż tylko, no właśnie, ten dobrostan materialny. Mówimy tutaj o tej aksjologii, o tych wartościach. Najniższy poziom życia był w którym zaborze? W wartościach. Oczywiście, że w rosyjskim.
No właśnie, i może dlatego Polacy no, po prostu nie chcą. Nie, nie na wschód i koniec. To jest dla większości, ale wydaje mi się. Widzę, że się kompletnie nie rozumiemy. Ja przecież nie mówię, że idźmy na wschód, że przyłączmy tak, się tylko ja, jasna sprawa. Tak? Tylko ja mówię, że to jest taki uraz, że większość Polaków twierdzi, że no, tam po prostu nie ma czego szukać. Bez przesady z tymi urazami. Młode pokolenie dzisiaj niewiele pamięta, a PRL był bardziej, że tak powiem, jeżeli chodzi o kapitał polski, o przynależność majątku narodowego, że tak powiem, do Polski, do Polaków, był bardziej polski niż dzisiaj III Rzeczpospolita. No, to znaczy więcej, majątek narodowy był w rękach Polaków po prostu. Natomiast dzisiaj spójrzmy na to, w czyich rękach tak naprawdę jest majątek narodowy, tak? Więc też nie mówiłbym, że cały PRL był zły, że prawda, dzisiaj Polacy mają jakiś taki dziwny sentyment do Rosji. No, te granice, które mamy, są granicami bardzo dobrymi i te granice są w wyniku w wyniku jakich postanowień? Kto te gwarancje dawał Polakom? Więc to też pamiętajmy o tym, to nie jest też tak, że wszystko co ze wschodu to złe. Bo te granice, które mamy, to akurat zawdzięczamy w dużej mierze Rosjanom. Dobrze, to jeszcze sprawa wojny, bo to jest przecież teraz temat numer jeden. Dodam, bo to może być ważne w końcu. Tyle się dzieje, nagrywamy 13 stycznia. Czy Polska wejdzie do wojny? Jak pan uważa? Myślę, że decyzje, jeżeli miałaby Polska wejść do wojny, to decyzje nie zapadną w Warszawie, decyzje zapadną w Waszyngtonie. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Polska jest traktowana jako zderzak strategiczny dla Stanów Zjednoczonych. I te informacje, które do nas docierają, mówią o tym, że są bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zdolności mobilizacyjne na Ukrainie, jeśli chodzi o zdolności do uzupełnień. Te straty są ogromne po stronie Ukraińców. Powiedziała o tym Ursula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej pod koniec zeszłego roku, że to jest już ponad 100 tysięcy żołnierzy ukraińskich zabitych. Nie mówimy o jeńcach jeszcze i osobach zaginionych, więc no, to są straty ogromne. Biorąc pod uwagę jeszcze osoby ranne i tak dalej, no to właściwie jest stan armii ukraińskiej na 24 lutego. Ten stan, który już, że tak powiem, został wyłączony z działań zbrojnych. No jeżeli Stany Zjednoczone chcą dalej toczyć proxy war z Rosją, czyli wojnę zastępczą, no bo to się dzieje dzisiaj, to jest wojna zastępcza między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, no to wiele wskazuje na to, że będą Stany Zjednoczone naciskać na Polskę, aby Polska wysłała jakiś kontyngent wojskowy na Ukrainę. Widać już to sprawdzanie, ten papierek lakmusowy, jakim było przekazanie czołgów T-72. Ponad 200 sztuk. Czołgów PT-91 twardy. Nie wiemy ile. Potwierdził to Andriy Jermak, szef biura prezydenta Ukrainy. Niektórzy mówią, na przykład analitycy klubu Jagiellońskiego, że Polska przekazała łącznie do 500 sztuk czołgów, czyli 2/3 siły pancernej naszego kraju. Do tego dodajmy armatokaubice Krab, piony, szereg innej broni, amunicji, która została przekazana. Teraz mamy deklarację jasną o przekazaniu przynajmniej kompanii Leopardów. No to jasno pokazuje, że to jest papierek lakmusowy. Dzisiaj Amerykanie sprawdzają Polaków, tak jak sprawdzali z migami 29. I moim zdaniem takie naciski na wiosnę tego roku, roku 2023, będą, aby Polska zaangażowała się militarnie, aby wysłała jakiś kontyngent wojskowy. Natomiast uważam, że absolutnie byłoby to sprzeczne z polską racją stanu, tak jak uważam, że pomoc militarna dla Ukrainy jest sprzeczna z polską racją stanu, ponieważ przybliża nas do wojny. To nie jest tak, że takie rzeczy pozostają absolutnie bez konsekwencji. To znaczy, że ta wojna ma ogromny potencjał eskalacji. Ona może rozlać się nie tylko zresztą w naszej części Europy, nie tylko na kraje bałtyckie, nie tylko na Polskę, ale także na Mołdawię, także na Bałkany Zachodnie. Mówię tutaj o Republice Serbskiej w Bośni i Hercegowinie. Mówię o Kosowo, czy pogranicze kosowsko-serbskie i tak dalej, i tak dalej. Tych możliwości destabilizacji sytuacji jest całkiem sporo i to absolutnie nie jest w polskiej racji stanu. Tym bardziej, że Polska już jest dzisiaj bardzo mocno osłabiona. Mówi się oczywiście, że mamy dostać czołgi Abrams, czołgi K2, tylko musimy sobie zdawać sprawę, że to nie jest tak, że jak one przypłyną do portu w Gdańsku, to natychmiast one osiągną gotowość bojową. Samo zgrywanie załogi to jest rok. Zgrywanie pododdziałów to jest kolejny rok. Zgrywanie związków taktycznych, brygada, dywizja to jest kolejny rok. Oczywiście pewne rzeczy można przyspieszyć, ale zawsze kosztem jakości.
kosztem jakości. Ponadto nowe czołgi, to jest nowa baza remontowa, to jest nowa baza logistyczna. To nie jest tak, że wygląda to tak ładnie jak na filmach, że wpływają czołgi i już możemy je używać. No nie, Polska dzisiaj nie ma, ma bardzo mocno ograniczone zdolności bojowe, zdolności prowadzenia działań zbrojnych, więc tak jak mówię, no jest to katastrofalna sytuacja. Katastrofalna sytuacja, że mielibyśmy wejść do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego. A czy uważa pan, że mamy się obawiać wojny na obszarze Polski? Czy to jest realne zagrożenie? Oczywiście, że jest. No, cała polityka wschodnia prowadzona przez władze w Warszawie po roku 1999 to jest polityka konfrontacyjna wobec zwłaszcza Republiki Białoruś. Spójrzmy na zachowanie władz w Warszawie po 9 sierpnia 2020 roku, po wyborach prezydenckich. Próba wywołania kolorowej rewolucji, szkolenie opozycjonistów białoruskich na terytorium Polski. Cały czas przygotowywanie jakiejś formy rewolucji niezbrojnej na Białorusi, a od ubiegłego roku już widzimy jeszcze wejście na wyższy stopień eskalacji. Telewizja Bielsat na początku października i na początku listopada 2022 roku odpowiednio na swoim portalu, a następnie na swoim kanale na YouTubie przedstawiła informację o szkoleniu ochotników z Białorusi do prowadzenia operacji specjalnej na terytorium Republiki Białoruś i obalenia rządów Aleksandra Łukaszenki. Ten materiał, ten reportaż, który był czy jest do dzisiaj na YouTubie, można sobie sprawdzić, z początku listopada, to reportaż z jednego z poligonów w Polsce, który pokazuje przygotowywanie tych grup dywersyjnych, które mają właśnie wziąć udział w takich działaniach, w operacji specjalnej, jak to określono na Białorusi. No przecież to jest niezgodne ani z prawem międzynarodowym, to jest przygotowywanie grup terrorystycznych i to jest proszenie się o kłopoty. To jest proszenie się o odwet zbrojny ze strony państwa związkowego Rosji i Białorusi. A czym był zjazd w Jabłonnie pod Warszawą między 4 a 7 listopada ubiegłego roku? W pałacyku zarządzanym przez Polską Akademię Nauk. Stworzono jakby płaszczyznę dla funkcjonowania jakiegoś rządu emigracyjnego w Federacji Rosyjskiej, samozwańczego rządu emigracyjnego rosyjskiego. No przecież to jest też niezgodne z prawem międzynarodowym. To jest jawne działanie wymierzone przeciwko Rosji. No taka eskalacja napięcia w stosunkach międzynarodowych nie pozostaje nigdy bez skutków, bez konsekwencji. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę i z perspektywy presji migracyjnej, która będzie na Polskę, i z perspektywy dalszych problemów energetycznych i perspektywa jakiegoś sabotażu dywersji na gazociągu Baltic Pipe i szeregu innej na terytorium w ogóle całego kraju, jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, energetyczną, działania w cyberprzestrzeni. I to są najłagodniejsze, że tak powiem, konsekwencje, z którymi możemy mieć do czynienia. A nie mówię już o wojnie, że tak powiem, o konkretnych działaniach zbrojnych. Może nie o wojnie pełnoskalowej, chociaż i taka nie jest wykluczona moim zdaniem, ale o działaniach zbrojnych, gdzie Polska mogłaby rzeczywiście ponieść tutaj jakieś mocne perturbacje. Na koniec zapytam jeszcze takie pytanie bardzo hipotetyczne. Załóżmy, że w Polsce działałby, w polskiej opinii publicznej, działałby jakiś agent amerykański. Co aktualnie taka osoba musiałaby przedstawiać polskiej opinii publicznej, żeby działać w interesie Ameryki? Myślę, że po pierwsze musiałaby bardzo mocno nastrajać społeczeństwo polskie antyrosyjsko. To jest najważniejsza rzecz. To nie chodzi o, wie pan, kształcenie jakichś postaw proamerykańskich. Zresztą, jak pan słusznie zauważył, społeczeństwo polskie jest mocno prozachodnie i proamerykańskie także, jak wyszło z naszej rozmowy. Nie ma takiej absolutnie potrzeby. Najistotniejszym elementem, jeśli wczytamy się w pisma najważniejszych strategów amerykańskich, najważniejszych przedstawicieli teorii stosunków międzynarodowych Stanów Zjednoczonych, wgłębimy się w wypowiedzi wybitnych dyplomatów amerykańskich, to najistotniejszym elementem dzisiaj w strategii Stanów Zjednoczonych jest budowanie wielkiego bloku antychińskiego i antyrosyjskiego. I to jest główny cel dzisiaj Stanów Zjednoczonych. Nawet jeżeli przyjrzymy się szczytowi madryckiemu NATO, temu szczytowi z 2022 roku, to tam mamy wprost zapisane, że wrogiem NATO dzisiaj jest Federacja Rosyjska, ale już wielkim wyzwaniem jest Chińska Republika Ludowa. A zatem, gdyby działał w Polsce, a na pewno działa nie jeden
i nie dwóch agentów amerykańskich czy oficerów wywiadu Stanów Zjednoczonych i na pewno działają rozbudowane rezydentury i legalne i nielegalne wywiadu amerykańskiego. Zresztą Stany Zjednoczone posiadają 17 agencji wywiadowczych, więc mają szeroki wachlarz możliwości. 17 agencji wchodzących w skład tak zwanej wspólnoty wywiadowczej, to musimy sobie zdawać sprawę, że przede wszystkim kształtowały bardzo mocne nastroje antyrosyjskie. Bardzo nastroje antyrosyjskie do poziomu nienawiści. Absolutnie nie na poziomie racjonalnym, tylko na poziomie emocjonalnym. Oddziaływanie na poziomie emocjonalnym, łącznie z tym, aby zniechęcić społeczeństwo polskie do jakichkolwiek przejawów kultury rosyjskiej. Tej kultury wyższej i jakiejkolwiek kultury, także tej popkultury w postaci filmów, seriali itd., itd. Drugi element, na którym na pewno by się bardzo mocno koncentrował taki agent amerykański czy taki oficer wywiadu, to jest tworzenie ogromnej niechęci wśród środowisk biznesowych, politycznych, kręgów wojskowych do jakichkolwiek form współpracy z Chinami. Czy to na poziomie wymiany gospodarczej, czy wymiany technologicznej, czy rozbudowy sieci 5G, już mówiąc bardziej konkretnie, i tego typu rzeczy. No bo to jest jakby istota rzeczy. Dzisiaj Stany Zjednoczone będą oponowały przeciwko jakimkolwiek formom tej współpracy. Dlatego takie inicjatywy jak budowa Kanału Śląskiego nie mają moim zdaniem jakichkolwiek szans na realizację w najbliższym czasie, bo chcieli to zrobić Chińczycy, ale wiemy doskonale, że ambasada amerykańska bardzo mocno interweniowała w tej sprawie. Takie samo pytanie, tylko w drugą stronę. Jeżeli taki agent miałby działać w Polsce i przedstawiać polskiej opinii publicznej tezy, które byłyby najbardziej na korzyść Rosji, to co by mówił? No ja myślę, że przede wszystkim starałby się rozluźniać, czy w ogóle budować środowisko polexitu. Myślę, że tutaj to byłoby zbieżne z rosyjską racją stanu, czyli starać się przedstawiać Rosję jako tego najważniejszego depozytariusza wartości konserwatywnych, wartości takich tradycyjnych i tak dalej, i tak dalej. Mimo już dobrze wiemy, że Rosja z cywilizacją łacińską ma niewiele wspólnego, a mówiąc wprost, nie ma nic wspólnego, bo tutaj opieramy się na Feliksie Konecznym, czyli na jego nauce o cywilizacjach. I myślę, że polexit byłby bardzo korzystny dla Federacji Rosyjskiej w tym zakresie, więc myślę, że budowa tego. Myślę, że podobnie jak oficer wywiadu amerykańskiego, oficer wywiadu rosyjskiego doskonale zdaje sobie sprawę, że budowa jakiegokolwiek środowiska prorosyjskiego w Polsce nie miałaby większego sensu dzisiaj. To znaczy społeczeństwo polskie jest dzisiaj tak mocno nastawione antyrosyjsko, że budowa jakiejkolwiek partii prorosyjskiej, nie wiem, szerokiego ruchu społecznego prorosyjskiego nie miałaby większego znaczenia, więc to w ogóle jakiekolwiek prezentowanie wprost poglądów prorosyjskich dzisiaj w przestrzeni medialnej, moim zdaniem jest mało prawdopodobne, aby pochodziło w ogóle ze strony wywiadu rosyjskiego. To jest przeciwskuteczne, wiadomo, że osoba, która... No, jak mówię, to jest przeciwskuteczne, biorąc pod uwagę te nastroje społeczne. Myślę, że budowanie takiej atmosfery pod polexit, pod wyjście Polski z Unii Europejskiej byłoby kluczowym elementem. No i przedstawianie Rosji jako ostoi konserwatyzmu, ale myślę, że tutaj część środowiska oczywiście może mieć takie nadzieje, może łudzić się, że tak rzeczywiście jest, ale prawda jest taka, że dzisiaj stety lub niestety Rosja nie jest ostoją konserwatyzmu. Patrząc dzisiaj na środowiska najbardziej tradycjonalistyczne w Europie, myślę, że byłoby takim na pewno środowiskiem, na pewno Węgry Viktora Orbana. Natomiast niestety Polska dzisiaj też przestaje być krajem konserwatywnym. Mimo tego, że przynajmniej nominalnie w Polsce rządzi partia konserwatywna, to z konserwatyzmem to ma niewiele wspólnego. I żadnego zohydzania kultury zachodniej. Tyle się teraz tego widzi, na przykład krytyki tych wszystkich seriali, gdzie tam się wciska tych różne tezy. Ale pytanie, czy rozumiemy przez kulturę zachodnią? No, czy rozumiemy przez to twórczość Goethego, czy rozumiemy przez twórczość... Nie, tę współczesną oczywiście. No ale to wie pan, mówimy o popkulturze. No to patrząc na popkulturę rosyjską, to ona też jest pełna tego,
tych sprzeczności, powiedzielibyśmy, tak? I jest oderwana od wartości tradycyjnych. Więc to nie jest tak, że dzisiaj mamy opozycję, że mamy antynomię między Wschodem a Zachodem. Jest wiele cech wspólnych, jeżeli chodzi o łamanie praw obywatelskich, jeżeli chodzi o ograniczanie wolności, jeżeli chodzi o cenzurę, jeżeli chodzi o cancel culture. Spójrzmy na to, co jest w Chinach, na system kredytu społecznego, na system rozpoznawania twarzy, system punktowy, prawda, lojalnościowy. Więc czy trzeba zohydzać tę kulturę? Myślę, że prędzej czy później Polacy i tak zrozumieją, że powrót do tradycyjnych wartości jest alternatywą. Jest alternatywą. Oczywiście możemy dzisiaj, część polityków na pewno powie tak, zrezygnujmy z gotówki, bo każdy, kto nie ma nic do ukrycia, to nie będzie, to przyjmie cyfrowy pieniądz. Tylko wiemy doskonale, jak było w Kanadzie, tak? Przy protestach, które były, gdzie banki wyłączyły z systemu tych osoby protestujące. To jest piłowanie gałęzi, na której się po prostu siedzi. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest cała masa ludzi, którzy za konsumpcjonizm, za wygodny styl życia będą w stanie oddać niepodległość Polski, suwerenność, oddać dziedzictwo cywilizacji łacińskiej. Przecież to jest oczywista sprawa, że zawsze takie osoby były, które za wygody, za pewien dobrostan materialny są w stanie poświęcić aksjologię, są w stanie poświęcić imponderabilia, mówiąc już takim językiem bardziej górnolotnym, czyli te wartości niewymierne, te wartości niematerialne. Natomiast Polska nie jest własnością tego pokolenia, nie jest własnością jednego pokolenia i nie mamy prawa do tego, aby pozbywać się naszego dziedzictwa i naszej suwerenności w imię doczesnych wygód tego pokolenia. Ostatnie pytanie. Jak pan myśli, jakie działania, jakie nastawienie w Polsce zwycięży? Prozachodnie, to zbalansowane, czy to prowschodnie? Mówimy o perspektywie 5-10 lat. Niektóre jest lepsze, które zwycięży? Wie pan, myślę, że jeszcze bym to rozróżnił. To nie jest tak, że dzisiaj mamy wybór między zachodnim, wielowektorowym i wschodnim. Pytanie, czym jest dzisiaj rozwiązanie zachodnie? Pytanie, czym jest dzisiaj rozwiązanie zachodnie? Czym jest dzisiaj Zachód? Dzisiaj Zachód to jest, można powiedzieć, kolektywny Zachód, to jest wspólnota podporządkowana interesom hegemonii amerykańskiej. Ale widzimy bardzo dobrze, że w Unii Europejskiej jest cała masa środowisk politycznych, która jest niechętna byciu junior partnerem Stanów Zjednoczonych. No proszę spojrzeć na establishment francuski, proszę spojrzeć na debatę, która się we Francji dzisiaj toczy. Proszę spojrzeć na niechęć Niemiec do pomagania Ukrainie. Ale przecież to się nie bierze znikąd. Proszę spojrzeć na treść traktatu kwirynalskiego. Jest cała masa środowisk politycznych w Europie, która nie chce obecności amerykańskiej w Europie, a na pewno nie takiej obecności, która by się przekładała na podporządkowywanie interesów Europy interesom Stanów Zjednoczonych, czy szeroko pojętej anglosfery. Czyli głównie Stanów, no sojuszu pięciorga oczu. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanady, Nowej Zelandii i Australii. Po co Europa ma się angażować na Indo-Pacyfiku? Po co ma się angażować w AUKUS, w Quad Plus, w tego typu formaty, czy w formę jakiejś budowy azjatyckiego NATO? W Niemczech ma pan wprost debatę mówiącą o tym, że tak, chcemy kapitału chińskiego. W Hamburgu chcemy kapitału chińskiego w ogóle w Europie, bo to jest dla nas korzystne. Dla nas Niemcy mówią, że dla nas jest to korzystne, aby handlować na osi wschód-zachód, aby także przyciągać kapitał chiński. Więc teraz patrząc na to, czym jest dzisiaj Zachód, to nie jest to samo, czym Zachód będzie za 5 czy 10 lat. No i teraz pytanie, czy w naszym interesie jest utrzymanie status quo, czyli tego, jak jest teraz, czyli taka wspólnota euroatlantycka, ale tak naprawdę bycie podporządkowanym pod interesy amerykańskie, czy Unia Europejska jako jedno państwo o charakterze federacyjnym, czyli pełna zgoda na desuwerenizację państwa polskiego, no czy jeszcze trzeci jakiś wariant. Zachowanie Europy ojczyzn, strefa Schengen tak, ale już wartości takie jak klimaty, znaczy wartości, taka ideologia jak klimatyzm, agenda LGBT, gender, już niekoniecznie. I udział w jakichś amerykańskich wojnach typu Irak, Afganistan też nie. No więc wie pan, dzisiaj tak naprawdę czym jest dzisiaj cywilizacja Zachodu? Z jakimi wartościami się wiąże? Czy to jest tylko i wyłącznie ta ciepła woda w kranie? Czy coś więcej? Więc ja byłbym tutaj bardzo, bardzo ostrożny przed takim właśnie mówieniem, że dzisiaj Zachód jest pewną jednorodnością. No nie jest jednorodny.
polityka wielowektorowa, polityka balansu jest najbezpieczniejszą strategią w dobie zmiany hegemonicznej, w dobie procesu, który się nazywa policentryzacją świata. To jest najbezpieczniejsza polityka, ponieważ zabezpiecza nasze aktywa. Polityka, w której wiążemy się tylko z jednym mocarstwem, czy stawiamy tylko na jedną opcję, to jest polityka, wkładamy wszystkie jajka do jednego koszyka. A jak będzie jakaś katastrofa, no to zostajemy z niczym tak naprawdę. Natomiast polityka balansu, polityka przyciągania kapitału z różnych stron, co więcej, to jest największe zabezpieczenie suwerenności, bo jeżeli w Polsce będzie nie tylko kapitał amerykański, ale także kapitał chiński, niemiecki, francuski, rosyjski, turecki, to żadne z tych państw nie będzie miało interesu w tym, aby tutaj była wojna. Jeżeli Polska będzie takim hubem gospodarczym. Wschód, tak jak powiedziałem, nie jest dla nas dzisiaj żadną alternatywą. To znaczy nie ma żadnych propozycji takich i nic mi na ten temat nie wiadomo, aby w ciągu ostatnich 30 lat była propozycja, aby Polska przystąpiła, nie wiem, do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, do grupy BRICS, do ODKB wspomnianej przeze mnie. Nie ma takiej propozycji, więc mówienie o tym, że jest jakaś w ogóle propozycja wschodnia, jest niezgodne z rzeczywistością. Natomiast dzisiaj jest pytanie, jaka opcja na Zachodzie zwycięży i za czym się my w Polsce opowiadamy, za jaką wizją i ewentualnie, jeżeli się nie godzimy na desuwerenizację, jeżeli wygra taka właśnie desuwerenizacyjna strategia na Zachodzie, no to pytanie, co w zamian? I rzeczywiście, jaka ta polityka wielowektorowa? No bo to już trzeba sobie doprecyzować. Podsumowując, czekamy na komentarze i pytania naszych widzów. Zachęcam tradycyjnie do subskrypcji, do zostawienia kciuka w górę pod tym nagraniem. Tak na marginesie jeszcze mam nadzieję, że nie ma mi pan za złe, że zadawałem pytania raczej w kontrze do pana tez. Nie. Wiem, że szczególnie w tak czułych tematach widzowie... Fani danej osoby często bywają oburzeni na prowadzących, że nie rozumieją, są głupi. Zawsze czytam takie rzeczy, kiedy prowadzę wywiad na kontrze, więc drodzy widzowie, to jest wywiad. Dobry to nie są moje tezy. Dobry dziennikarz, dobry prowadzący zawsze potrafi iść w kontrze i nie tylko potakuje. Planowaliśmy na początku 30-40 minut, a wyszła nam chyba prawie godzina. Może będzie okazja, żeby spotkać się jeszcze w przyszłości. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.